Witajcie moi drodzy w kolejnym filmie, dzisiaj w trochę innej lokalizacji, ale czasem trzeba zmienić otoczenie. Jesteśmy u moich rodziców, są święta, więc ja mam dzisiaj dla was świąteczny film, chociaż nie do końca, bo film będzie trochę w tematyce sylwestrowej, jako że jak zwykle przy takich okazjach kosmetyki z Ameryki mają dla nas i dla was, może tak, dla mnie i dla was, specjalną sylwestrową promocję. Wszystkie szczegóły znajdziecie na dole, więc zerknijcie do opisu, tam też jak zawsze będą wszystkie namiary na produkty, o których dzisiaj mówię, a mamy dosyć duży karton, który przed chwileczką przywiózł mi kurier i będziemy go otwierać i będziemy patrzeć, co jest w środku i mam nadzieję, że wystarczy nam na to miejsca na karcie i baterii w aparacie. Wiecie jak to jest. Sekundito. Jeżeli oglądaliście drugiego pseudo-bombasa, to znacie ten oldschoolowy nożyk. Powietrze. Pierwsza. No, bombka już przyszła, będzie używanie, tutaj zaraz miała w tych bąbelkach. Czyżby to była świeczka? Tak! Zamówiłam, słuchajcie, tak naprawdę dla mojej mamy świece z Busy Bee. To jest ten taki duży słoik, oni mają też tą drugą wersję świec, cudownie pachnie. Tą drugą wersję jest świec z tym takim tykającym knotem. Ta ma zwykły knot i ona jest o zapachu, czekajcie, to jest green tea i lemongrass. Bardzo fajnie, świeżo pachnie, bardzo mi się podoba. A więc to była pierwsza rzecz. I tu mamy już pierwszą paczuczkę zapakowaną próżniowo. I oprócz tego tutaj są jeszcze kolejne paczki zapakowane próżniowo, które sobie teraz wyładujemy, żeby nam było łatwiej, żebym nie musiała trzymać tego kartonu cały czas na kolanach. Pierwsza paczka. Tutaj mamy trochę zapachów, bo zamówiłam tak. Dla siebie zamówiłam Playboy Generation. Bardzo jestem ciekawa tego zapachu, jego pomochamy. W ogóle zawsze mi się podobały te ich flakoniki. Oni trochę je zmienili, bo kiedyś z tymi wyglądały trochę inaczej, nie miały takich uszu. I teraz jak się to otwiera? No, normalnie. Tyle, że ma dziurę w środku. Jeszcze dzisiaj się niczym nie psikałem, więc bardzo słodki zapach, ale też taki bardzo mocny. No, podoba mi się. Psikamy się. Przyjemny. Dwa zapachy, które zamówiłam nie dla siebie, bo zamówiłam dla mojego brata. To jest Avon Life for Him. I dla mojej mamy zamówiłam jeszcze zapach, który kiedyś bardzo, bardzo lubiła i to jest Always z Avon, o, w tę stronę. Od niedawna na kosmetykach z Ameryki pojawiły się w ogóle kosmetyki z Avonu. Bardzo fajnie, bo cieszę się, że można też Avon zamawiać. Kiedyś, a przypominają mi się czasy, jak nie można było w ogóle Avon dostać nigdzie indziej, tylko u konsultantki. Och, to były czasy. Dobrze, zamówiłam sobie na próbę bazę z Flormaru, to jest ta rozświetlająca. Kończy mi się baza, którą mam z Becky rozświetlającą i stwierdziłam, że sobie spróbuję. Oprócz tego zamówiłam sobie też ten Color Drama farbkę z Maybelline. Ja ją mam w odcieniu Stripped Down 610. Specjalnie ją zamówiłam w takim kolorze nudziakowym. Będę ją testować, będę chciała też, jak już wrócę do domu, nagrać wam jakiś makijaż z tymi kosmetykami. No i produkt, który jak zobaczyłam, to aż mi się oczka zaświeciły. Nawet nie wiedziałam, że on jest w takiej formie dostępny. I tutaj mamy, moi drodzy, rozświetlacz Mary Lou, ale w takiej formie płynnej. No słuchajcie, musimy to sprawdzić, musimy to przetestować. O jacie. Ja jestem bardzo ciekawa, czy on się będzie nadawał też jako cień na powiekę. Bo wygląda tutaj tak wspaniale. Super jest, naprawdę. Bardzo mi się podoba. Mam tutaj też pewne nowości, które zauważyłam na kosmetykach z Ameryki i to są takie szampony. No i jak je zobaczyłam, że one są w takiej formie, no to jestem nich strasznie ciekawa. One są tutaj zalakowane. Wzięłam sobie dwie wersje. Wzięłam sobie 3D Volume i wzięłam sobie oczyszczający, no i nawiadający objętości. Bardzo
bardzo jestem ich ciekawa, bardzo. I mam nadzieję, że wkrótce będę mogła coś więcej o nich Wam powiedzieć, bo wyglądają naprawdę bardzo, bardzo zachęcająco. Ja tu w ogóle sobie zrobiłam taki mały zapas produktów do włosów. Tutaj mam, pokazywałam Wam dwa szampony, a teraz mam aż 3 odżywki. To jest seria, którą ja kocham. To jest Dr. Santé Coconut. Santé. Padła mi bateria, ale już jestem. Wracając do tematu. Szampon z tej serii Coconut Hair jest przegenialny. Mam jeszcze olejek, taki nawilżający do końcówek, można powiedzieć. I też jest super. W ogóle ta seria przede wszystkim genialnie pachnie. No i super działa. O to przecież chodzi. I teraz do testów. Zamówiłam tak. Z barwy naturalnej odżywkę jajeczną. Nie wiem czemu, ale jakoś tak, znaczy no wiem czemu. Ogólnie mówi się, jest uważane, że te takie domowo robione maseczki z jajek na włosy są bardzo skuteczne. A ponieważ ja nie lubię bawić się w jajkach, no niestety, to wolałam coś gotowego. Oczywiście, że to nie jest to samo, ale spróbujemy sobie. Zachęciło mnie to po prostu. Nie wiem czemu mi tak dzisiaj wszystko spada. I poza tym mamy też Scalosa. To jest akurat spa The Essence of Wellbeing i to jest jakaś delikatna odżywka. Zobaczymy. No Carlosa też bardzo lubię. Miałam kiedyś takie ogromne odżywki w słoiku, super się sprawdzały. Zamówiłam sobie też wkłady z woskiem. Te akurat są zapachowe. Ten jest truskawkowy, a ten jest kokosowy. Moje dwa ulubione zapachy. Ja już miałam, zamawiałam sobie na kosmetykach z Ameryki wkłady właśnie z woskiem do depilacji. Tylko nie pamiętam, czy to była akurat ta firma, bo to jest jakieś Simple Use Beauty. Tamten mi się bardzo dobrze sprawdził, ale już mi się kończy. Tak więc musiałam sobie zamówić zapas i zdecydowałam się na takie zapachowe. No i dobrze, teraz przejdziemy do troszkę makijażowych rzeczy. Zamówiłam sobie, słuchajcie, tak pod Sylwestra, mini paletkę z Revolution Chalk Mini. Spodobała mi się, nie zwracajcie uwagi na te hałasy, Donka biega za workiem. Spodobała mi się przede wszystkim na stronie kosmetyków z Ameryki ta kolorystyka, która tutaj jest. Dlatego, że ta paletka faktycznie jest czekoladowa, ale ma taki mały bonus w postaci tego zielonego cienia tutaj. I pomimo, że ja nie jestem jakąś wielką fanką zielonych cieni, to pomyślałam sobie, że pora wyjść ze swojej strefy komfortu i spróbować właśnie czegoś takiego bardziej zielonego. Ale że nie chciałam całej takiej dużej paletki, bo ja tych palet mam naprawdę od groma. A dodatkowo paletka wyjazdowa, inna niż Semilac, której do tej pory używam, mi się bardzo przyda. No to zdecydowałam się na to maleństwo. Generalnie cienie z Revolution dosyć lubię. One są raz lepsze, raz gorsze, ale raczej te czekoladki dobrze się sprawdzają. Tak samo jak te kosmetyki, te paletki, które są robione we współpracy z różnymi youtuberkami i vlogerkami, powiedzmy tak. Otworzymy tu dalej, co my tu mamy. Mamy też komplet maseczek, który mi się bardzo spodobał. I on właśnie powinien być na tej promocji sylwestrowej, więc tam sobie zerknijcie. I tutaj mamy, słuchajcie, cztery maseczki, które są w opakowaniu wyglądających jak lody. I mamy maseczkę tutaj. To mi wygląda na co? A ta jest melonowa, ładnie nauczyłam się czytać, ta jest arbuzowa, wspaniałe zapachy dla mnie, ta jest, ojejku, nie mam bladego pojęcia co to jest, ale jest napisane, że to jest hanrabong i główne składniki, hanrabong, źródło witaminy C, oczyszcza oraz rozjaśnia skórę, wyrównuje kolory. O takim owocu. I tutaj mamy jeszcze ananasową, więc bardzo fajny zestaw, bo akurat te zapachy, oprócz tego handrabongu, którego po prostu nie znam, są naprawdę jedne z moich ulubionych, więc kosmetyki w tym zestawie zdecydowanie. No i słuchajcie, nie mogłam. Zamówiłam sobie zestaw pędzli Jessup. Bardzo dużo pozytywnych opinii na temat tych pędzli jest. I ja wiem, że je można zamawiać z różnych źródeł. Ale ponieważ to była taka potrzeba nagła, no to stwierdziłam, że zamówię je sobie właśnie tutaj. W ogóle bardzo fajnie przychodzą zapakowane pomiędzy takimi dwoma styropianami. I tutaj mamy zestaw 6 pędzli. Taki idealny zestaw podstawowy do makijażu oczu. I tutaj jest pędzel do rozcierania, ten drugi też jest taki dosyć puchaty, jest pędzel kuleczkowy, jest pędzel mały do nakładania cieni, skośny do brwi i taki drugi skośny, który ja mogę używać na
dolną linię rzęs. Zdecydowanie bardzo fajnie, bardzo się cieszę, że będę mogła je przetestować. No i tutaj w sylwestrowym klimacie jeszcze pozostając, słuchajcie, zamówiłam sobie paletę brokatów z W7. No jestem jej niesamowicie ciekawa, dlatego zrobię coś, co robię bardzo rzadko, ale otworzę ją przy Was i zobaczymy sobie, jak te brokaty wyglądają. Zdecydowałam się na taki zestaw, mimo wszystko najbardziej bezpieczny z tych, który był dostępny, gdyż, słuchajcie, te brokaty naprawdę dają radę. One nie są jakoś bardzo gęste, ale wydaje mi się, że no mogą dać radę. I tutaj są cztery kolorki, jak widzicie. Najbardziej szalony jest ten granat. Reszta jest taka raczej, powiedziałabym, standardowa, bo to jest czarny i ma holograficzne jakieś tu drobinki srebrne. No ten granatowy i taki złoto-miedziany. Bardzo fajnie to wygląda. One są dosyć suche, one nie są takie wilgotne jak na przykład pigmenty od Hanie. Przecież to nie jest ta jakość, no to umówmy się. Ale nie są złe. Jak używacie takich rzeczy bardzo rzadko, to myślę, że ta paletka zdecydowanie wystarczy na takie atrakcje. No i tutaj sylwestrowo również rzęsy. No ja sobie nie wyobrażam sylwestrowego makijażu bez sztucznych rzęs. I domówiłam sobie zapas Ardelek. Tutaj mam te... To są akurat Black 120. A to są po prostu Wispies, tylko w takiej tej wersji grubszej. Ostatnio jakby polubiłam się z takimi masywniejszymi rzęsami. I zamówiłam sobie też drugie rzęsy Sosu. I to jest akurat model Brook, jak widzicie, on jest taki dosyć gęsty i długi. Ja wiem, że wy nie zawsze mnie lubicie w takich długich i gęstych rzęsach, ale mnie to bardzo, bardzo odpowiada. I wybiła godzina na koniec filmu. Tak, moi drodzy, już kończymy. Zegar nam o tym przypomina. Ostatnie dwie rzeczy, które mam z tego zamówienia, to są dwa mydła. Akurat ja te mydła w kostkach zamawiam do czyszczenia pędzli. Mnie się najlepiej czyści pędzle i gąbki do nakładania podkładu właśnie takimi mydłami w kostkach. W ogóle nie używam mydeł w płynie, ani żadnych produktów w płynie, bo mam wrażenie, że one bardzo ciężko mi się wypłukują. Dlatego właśnie mam dwa mydełka. Teraz akurat do testów zamówiłam sobie z firmy O'Herbal. I tutaj mam wersję taką z poziomkami i to jest chyba aloesowa, z tego co pamiętam. Tak więc tak, to by było wszystko, jeżeli chodzi o mój dzisiejszy filmik i moje dzisiejsze zamówienie z kosmetyków z Ameryki. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Tak jak mówię, zerknijcie do opisu, tam będzie info całe o tej promocji sylwestrowej, która na Was czeka, a także linki do wszystkich produktów, które Wam tutaj pokazałam. Jeżeli coś Was zaciekawiło, to serdecznie zachęcam. Jeżeli coś kupicie, to też oznaczajcie mnie na przykład na Instagramie w Waszych storkach albo na zdjęciach. Przyjdę i zostawię Wam serduszko pewnie, bo ja staram się raczej odpisywać na wiadomości. Raczej tak. Jak zawsze oczywiście w opisie znajdziecie też namiary na mnie i na moje media społecznościowe. Serdecznie zachęcam do obserwowania mnie, w szczególności na Instagramie, bo tam jestem najwięcej, przeważnie codziennie albo prawie codziennie, więc tak. No i tradycyjnie, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a macie ochotę być z moimi filmami na bieżąco, to gorąco zachęcam do subskrypcji mojego kanału i do klikania w dzwoneczek, abyście dostawali powiadomienia, jak tylko jakiś nowy film się pojawi. Dzisiaj się z Wami żegnam, do zobaczenia następnym razem, pa pa! I don't know what he wants now.